Piękny poranek 9 lutego 2024 roku. No, przyszłam sobie znowu tu na skraj lasu. Wspaniała pogoda. No i trzeba będzie chyba rękawiczkę nałożyć. Tak, żeby jednak pogadać trochę. No, piękna aura. Zimowa, a nie jakaś chlapa listopadowa. Piękny poranek, o to już mówiłam. Czyżbym się powtarzała? To niemożliwe. Najlepsi są ci, którzy ciągle wytykają człowiekowi, że się powtarza. A jak sami się powtarzają, to jakoś w ogóle tego nie słyszą. Ale jestem ostatnią osobą, która mogłaby im to wypominać, że się powtarzają. No to co? Jak coś ważnego, to warto powtórzyć kolejny raz. A radośnie jestem dzisiaj usposobiona do siebie, do świata, do bliźnich. Tyle nie do wiary. A taki będzie tytuł mojego filmiku. Tyle nie do wiary. Nie do wiary, że to drzewo tutaj rośnie. Nie do wiary, że słyszę tego ptaka tam w górze. A nie wiem co prawda, co to za ptaszysko, ale wydaje dźwięki w tym dzisiaj cichym lesie. Nie do wiary, że w ogóle jest las. Nie do wiary, że wstał nowy dzień. Że potem będzie południe, popołudnie, noc. A, może najpierw wieczór, noc. Nie do wiary, że ta ciężka maszyna, którą teraz słychać, wzbiła się w powietrze i leci w określonym kierunku. Nie do wiary, że jest wiatr. Nie do wiary, że jest deszcz. Nie do wiary, że jest mech na drzewie. Do wiary, że istnieją, że jest w środku mnie serce, które pompuje krew i to serce wie, ile razy na minutę, żeby napełnić całe ciało odpowiednią energią do życia. Nie do wiary. Nie do wiary, że mogę mówić. Nie do wiary, że mogę patrzeć. Nie do wiary, że mogę słyszeć. Nie do wiary, że mogę myśleć. To przecież jest wszystko nie do wiary. Nie do wiary, że jest słońce. Nie do wiary, że jest księżyc. Nie do wiary, że to wszystko kręci się według ustalonego porządku. To wszystko jest takie nie do wiary. I właściwie nie ma człowiek czasu. A i czas, którego nie ma, oczywiście też jest nie do wiary. Człowiek nie ma czasu, żeby zrobić stop i chwilę się nad tym nie do wiary zastanowić. To takie olśniewające, takie zachwycające. A moc słów nie do wiary, ile te słowa potrafią zdziałać. Może ktoś, czy coś, czy gdzieś nie mieć nawet takiego planu, takiego zamiaru i nie do wiary, że padnie jakieś słowo na ten podatny grunt. I ta myśl, która zawarta w tym słowie, rozwinie się tak, że zdziała coś, czego teraz w ogóle jeszcze nie wiemy. I nie do wiary jest ta wędrówka pod tytułem życie. Tutaj, na ziemi. I mocno wierzę, że tam dalej, gdzieś. I nie do wiary, że kiedyś wszyscy się o tym dowiemy. I nie do wiary, że jest tak wielu, którzy już to wiedzą,
którzy gdzieś są, pomagają nam wielokrotnie w naszej drodze i wędrówce tutaj. A to wszystko jest nie do wiary, bo tyle nie do wiary, by uwierzyć w piękno i niezwykłość tego świata. Mogłabym wymieniać bez końca, ale myślę, że każdy, kto się na chwilę zatrzyma, to będzie mógł, tak jak ja teraz, wymieniać. Nie do wiary, że jest przyjaźń, że jest miłość, serdeczność, dobro. Nie do wiary są relacje międzyludzkie. Nie do wiary, że człowiek poczyna się w taki, a nie inny sposób. Z maleńkiej komóreczki. Nie do wiary. Nie do wiary. Tyle nie do wiary, by uwierzyć w cuda, piękno tego świata. W każdej chwilce to piękno i te cuda objawiają się. Pięknym cudem jest człowiek, ale pięknym cudem jest też to drzewo. Pięknym cudem jest każda żyjąca istota. Pięknym cudem jest też kamień i liść i chmura i gwiazdy i tak dalej. Pięknym cudem jest wszystko, co człowiek tworzy. Ta ludzka myśl, która doprowadza do tego, że ciężka maszyna wzbija się w powietrze. Tyle nie do wiary, by uwierzyć w piękno i niezwykłość tego świata. Taka myśl właśnie dzisiaj do mnie przyszła. Nieoczekiwanie. I cieszę się bardzo, że obudziła w moim sercu tę zwykłą radość. Ten zwykły entuzjazm. Tę zwykłą euforię na okoliczność tego, że istnieje. Że żyję, że mogę tu być, nie do wiary, że ten wiatr porusza tymi drzewami. I dodawać można by bez końca, bo wszystko jest nie do wiary. I tyle nie do wiary, by uwierzyć w niezwykłość tego świata. No to tym optymistycznym akcentem i tym zachwytem pięknego, radosnego, spokojnego dnia z tym głębokim przekonaniem, że wszystko jest nie do wiary, by uwierzyć w niezwykłość. A zdjęłam już rękawice i teraz mogę zakończyć filmik. Nie do wiary, że trzymam aparacik mały, który pozwala mi komunikować się z tyloma osobami na świecie. Pięknego dnia.